Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek jest dość szczególny, ponieważ nagrywamy go tuż przed świętami i ponieważ święta kojarzą nam się tak bardzo rodzinnie, to w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam grę towarzyską, a ponieważ jest to gra towarzyska, no to dzisiaj mamy też towarzystwo w naszym odcinku świątecznym. Zaprosiłem do nagrania Alicję. Dzień dobry, Alicja. Dzień dobry, Piotrze. Witam. Mam nadzieję, że tutaj Alicja pomoże mi zademonstrować Wam grę. Grę, ponieważ tutaj możemy grać nie tylko w jedną, ale także w dwie osoby i może to być bardzo fajny pomysł na spędzenie przynajmniej części świąt z którymś z członków naszej rodziny, z jakąś bliską nam osobą. Za pomysł do dzisiejszego nagrania bardzo dziękuję Rafałowi Kanarkowi. Rafale, miałeś świetny pomysł, gra jest naprawdę super i mam nadzieję, że uda mi się to zademonstrować. A o jakiej grze w ogóle mowa? W tym momencie przełączam się na Wisielec. Okno gry. Słyszymy, że gra nazywa się Wisielec. Niektóre osoby mogą ją znać pod tytułem Szugienica z takiego świata analogowego. Generalnie zasada jest taka sama jak w tym świecie analogowym, czyli musimy odgadnąć słowa z różnych kategorii. Podajemy poszczególne literki, co może też niektórym osobom przypominać Koło Fortuny, też taką grę dość popularną. Tutaj mamy 9 szans na udzielenie poprawnej odpowiedzi, to znaczy na wprowadzenie literki. Jeśli źle odpowiemy, to na ekranie pojawia się jedna kreska, druga kreska i tak do 9 i te wszystkie 9 kresek finalnie tworzą nam obraz szugienicy, na której zawisa wisielec, stąd też taki, a nie inny tytuł gry. Myślę, że jest to gra, którą większość z Was zna albo gdzieś się z nią spotkała, więc nie będziemy się tutaj za bardzo rozwijać, tylko zademonstruję Wam, jak wygląda ta gra. Interfejs jest bardzo prosty. Jeden gracz. Przycisk. Możemy sobie tutaj wybrać jednego gracza. Dwa gracze. Przycisk. Dwóch graczy, czyli gdy zaraz będziemy grali tutaj z Alicją, pokażę Wam, jak to działa. Tryb online. Przycisk. Mamy też tryb online, tego pewnie nie będę demonstrował, ale możecie sobie wybrać albo jakiegoś gracza randomowego, jakiegoś losowego gracza wybieranego z Game Center, albo możecie zaprosić kogoś, tak jak, nie wiem, w quizwaniu. Możecie kogoś zaprosić do rywalizacji i ta osoba może sobie z Wami zagrać. Osiągnięcia. Przycisk. Osiągnięcia, tu są Wasze wyniki. Ranking. Przycisk. Rankingi. Tak, Facebook. Dźwięki. Warto je sobie włączyć. Będziecie słyszeć te dźwięki, jak będziemy grali tutaj z Alicją. Facebook. Przycisk. No, mamy Facebooka, takie klasyczne rzeczy do udostępniania, do chwalenia się naszymi wynikami. Więcej gier. No i tutaj polecanki też autora Więcej gier. Oczywiście link do tej gry znajdziecie w opisie dzisiejszego nagrania, no i oczywiście w mojej szufladzie. Więc żeby nie przedłużać, dwa gracze, jeden gracz. Wybieramy opcję jednego gracza, aktywuję grę. I zobaczmy, kategoria, co muzyka. Pojawia się na ekranie. Słyszymy od razu, że kategoria tego pytania to muzyka. To Alicja specjalistka. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Kategoria, muzyka. Wojzowa nam czyta. Odgadnij hasło. I teraz zwróćcie uwagę, będzie czytał myślniki, czy minusy, które przykrywają nam litery danego słowa. Podkreślenie, 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 podkreślenie. Cztery minusy. Możemy sobie ustawić na pokrętle od razu znaki, żebyśmy mogli sobie policzyć, jakby tych akurat podkreśleń tutaj było o wiele więcej, to wtedy, gdy mamy ustawione znaki, możemy je wygodnie policzyć. Teraz ja też Wam to zademonstruję. Podkreślenie. Raz. Spacja. Podkreślenie. Dwa. Spacja. Podkreślenie. Trzy. Spacja. Podkreślenie. Spacja. Cztery znaki. Ok, mamy cztery znaki. No i teraz zwróćcie uwagę, co mamy pod tymi podkreśleniami. Podpowiedź, przycisk. Mamy przycisk, podpowiedź. Gdybyśmy, to jest takie koło ratunkowe, gdzie możemy poprosić aplikację, żeby podpowiedziała nam jedną literkę w danym słowie. Oczywiście, jeśli skorzystamy z tego, to tracimy jakąś tam ilość punktów. Co do zasady, jeśli dobrze kojarzę zależności, jeśli dobrze odpowiemy bez jakiegokolwiek potknięcia, bez błędu,
to uzyskujemy 25 600 punktów. Za każdą błędną odpowiedź lub podpowiedź to ta pula uzyskiwanych punktów jest dzielona po prostu na pół. A, przycisk. No i mamy tutaj klawiaturkę. Nie jest to klawiatura taka standardowa, systemowa, bo mamy tutaj zwrócie literki po kolei poukładane. O, B, C, C. Łącznie z polskimi diakrytykami. My jak chcemy wprowadzić jakąś literkę, to po prostu dotykamy danej literki i stukamy dwukrotnie w ekran, tak jak w trybie standardowym wprowadzania znaków. Na końcu tej klawiatury mamy jeszcze jeden przycisk i wynik. Informacje o wyniku. 1, 0, 7, 6, 0, 0. Tutaj jest ilość moich punktów, bo one są po prostu sumowane w momencie, gdy bawimy się. Nie ma tak, że to jest dla danej jednej konkretnej gry mamy tutaj wynik, tylko mamy sumę wszystkich naszych wyników tutaj zliczaną, bo ona potem przekłada się na nasz ranking w Game Center. No i mamy tutaj menu, gdybyśmy chcieli zakończyć grę, rozpocząć na nowo i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do gry. Kategoria, przypominam, muzyka. Kategoria muzyka. Mamy cztery podkreślenie. Literki. No i Alicjo, jaka jest twoja propozycja? Jaką literkę wprowadzamy? Te. Te, jak Tadeusz. F, okay. G, S, T, U, T. Przycisk. Znajduję T, stukam dwukrotnie. Okej, okay, mam wyłączone. Podkreślenie. Nie mamy żadnej. Wy nie słyszycie żadnych podpowiedzi, ja też, bo mam wyłączone dźwięki voiceovera i w tym momencie nie otrzymaliśmy żadnej informacji, ale literka T nie została wprowadzona. To jest informacja dla Alicji, która w tym momencie nie ma podglądu na mój telefon. I jak nie została wprowadzona, czyli błędny strzał to był, tak? Tak. Okay. I teraz właśnie demonstruję jeszcze, że na klawiaturze w tym momencie literka T pozostaje jako T, wygaszone. Wygaszona. Jaką inną literkę? Nie mam pojęcia, może A? A, okej, okay, lecimy samogłoska. A, przycisk. Wstawiamy samogłoskę. Nie mamy znowu informacji dźwiękowej. Wy będziecie ją mieli. Podkreślenie. Nie mamy literki A, Alu. To mamy drugą kreskę na naszą szubienicę, nam się buduje. Okej. Okay. Kategorii. Podkreślenie. Okej. Okay. J, I, przycisk, ukreskowane. J, przycisk, K, przycisk. K, już patrzę. Podkreślenie. Też nie, trzecia kreska. No to nie, to może skorzystajmy z podpowiedzi. Jasne. Podpowiedź, to klikam podpowiedź, przycisk. I... Kategoria, muzyka, podkreślenie N. N, jak Natalia ostatnia, jeszcze się upewnię, czy dobrze usłyszałem. Wielkie N. Tak. Natalia. Na cztery litery. N. Ton nie, bo za krótkie. W muzyce. Tan. Co by to mogło być? Jakiś instrument? Jakiś dźwięk? No musimy chyba próbować kolejne litery. Dajmy jakąś samogłoskę może. O! Okej. Okay. Czy E? E. E? B. Dobra, przycisk. Dajmy E. C, C, D, E. Przycisk. Zobaczmy. Podkreślenie N. Nie, znowu pudło i trzecie już, szubienica nam rośnie. No to musimy O w takim razie. O. No. P, przycisk. Dobra. Ukreskowane O, przycisk. Dałem O, szkoda, że nie ma tych dźwięków. Kategoria, podkreślenie nie N. Ma. Co to by mogło być? A, O, B, przycisk. Klikam B. Bo zademonstrować też możemy, jak przegrywamy. Podkreślenie B N. Nie ma. Podkreślenie N. N. Może LN? Co, jakie mamy zbitki? LN? Nie, no to może kolejne samogłoski, no bo jakaś musi być O albo I. No O była J, I, zobaczmy. Przycisk I. O nie przycisk. Była, E było. I, O było. I daje. Okay. I. Kategoria. Podkreślenie A. Podkreślenie N. Nie ma. Patrzę, jeszcze upewniam się N. O. N. Przyć O. Wygaszone. O było, no. I też błędne. Nie ma A, nie ma I, nie ma O. I na pewno na końcu jest N, nie M, tak? Tak.
nie ma. Eś, przycisk, nie. T, eś, M, F, M, przycisk, N, przycisk, M, przycisk. Jeszcze się upewniam, czekaj, że... Podkreślenie, 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 N. Mhm. Podkreśl, spac, podkreśl, spac, podkreśl, spac, wielkie N. Natalia. N jak Natalia. No to nie mam pojęcia, to może musimy dać U w takim razie, bo już tylko ona albo Y o, została. Wygaszone. Okay. Przycisk, U, P, R, S, S, T, U, przycisk. Daję U. Podkreślenie, 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 N. Nie ma. Nowa, no, nowa gra. I przegraliśmy przycisk. W tym momencie. Prawidłowa odpowiedź. Hymn. Hymn. Także załatwiło nas na cacy. Szkoda, że nie ma dźwięków, bo byście usłyszeli w tym momencie takie uuuu. Oczywiście, gdy wygrywamy, to są fanfary i są oklaski. W momencie, gdy wstawiana jest prawidłowa literka, no to też jest odpowiedni pozytywny dźwięk. Jeśli jest błąd, no to też jest charakterystyczny dźwięk. Niestety tu w nagraniu tego nie słychać tak naprawdę. Też nie wiem dlaczego. Nowa gra. Ale okej, okay, lecimy. Nowa gra. Zobaczmy jeszcze raz w takim razie. Podkreślenie, 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 podkreślenie. Najpierw kategoria. Hasło. Kategoria. Garderoba. Garderoba. No to liczę tutaj. Odgadnij hasło. Kobiece. Podkreślenie, zmysł. Podkreślenie, podkreślenie. I liczymy, bo jest bardzo dużo podkreślników. Podkreślenie, 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 spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spac. 7 liter. Garderoba. To co, literkę ja dajemy? No, możemy spróbować. Podpowiedź. To wygasz, dajemy literkę A. Tu zwróćcie uwagę, podpowiedź, że podpowiedź, wygaszone, pomimo przycisk. Tego, że mamy informację od voiceovera, że jest to przycisk wygaszony, ona jest aktywna. Jakbym w nią stuknął, to dostalibyśmy podpowiedź. To dla was podpowiedź, żebyście się nie sugerowali informacją, że przycisk jest niedostępny. A podkreślenia, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenia. A mamy literki A dwukrotnie w słowie. Wielkie A. Zaczyna Adam. Się Alu od A i kończy na A. Podkreślenie. Mamy spacja. Na 7 liter. Wielkie A. Spacja. Nie, wróć, spacja. Jeszcze trzecia wielkie jest. Wielkie A. Spacja. Podkreślenie. Podkreślenie. Na przykład Apaszka. No tak. Wielkie A. Apaszka to będzie. Adam. N. M. To dajmy. S. Przycisk. Sprawdźmy. S. R. P. Przycisk. P. Sprawdzamy słowo. A podkreślenie, podkreślenie, tak, podkreślenie. Mamy P, przycisk, to S, przycisk. S, zobaczmy, czy mamy. A P, S, podkreślenie, podkreślenie. Mamy. U, wynik. 1, 0, 7, no to... Z, Z, przycisk. Z. A P, kategoria, A P, S, Z, podkreślenia. Mamy. J, przycisk, K, K, przycisk. I czy to już wszystko? A P, S, K. Wynik 25600. I widzicie 25600. Od razu dostaliśmy taki wynik, czyli pełną pulę zgarnęliśmy w tej odsłonie. Gratulacje, wygrywasz. Jeszcze raz? No nie wiem. To spróbujmy jeszcze raz. Nowa gra, patrzcie, też mamy tutaj, czyta voice over jako nowa gra, wygaszone. Nowa gra wygaszone, ale ten przycisk jest aktywny, bo gdy stukam, no to otwiera nam się kategoria kino. Kategoria kino, więc zapraszamy do kina. Podkreślenie, 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 podkreślenie. Dobra, to liczymy. Podkreślenie, spac, 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 podkreślenie, spac. 9 liter. A, przycisk. Literkę A dajemy? Dobra. To jest literka A. Podpowie, a podkreślenie, 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 a podkreślenie, podkreślenie. Mamy dwa razy literkę A. Jest spacja, jako pierwsza. Spacja, podkreśl, spac, podkreśl, spac, podkreśl, spac, podkreślenie, spac, wielkie A. I siódma. A, spacja, podkreśl, spac, podkreślenie, spacja. Czyli w stosunku do kina, co to może być? Czekaj, a w sumie jest 9 czy tak, 8? Tak, 9. 8, animacja za krótka. Jeszcze jakąś samogłoskę dajemy? No, myślę, że i. I? O, przycisk. N, N, M, L, L, K, J, I, przycisk. I patrzymy, czy nam się coś wbiło. A podkreślenie, podkreślenie i podkreślenie, podkreślenie, jest. A podkreślenie, podkreślenie. Mamy. Wielkie A, spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spac, wielkie I. Czwarta literka spacja, jest I. Podkreślenie, spacja, podkreślenie, spac, wielkie A. Wielki spad, pod, spad, pod, spad, wielki spad, pod, A, puste, puste, i. Wielki A,
wielkie spac, podkreś, spac, podkreś, spac, wielkie i spac, podkreślenie, spac, podkreślenie, spacja, wielkie a, spacja, podkreślenie, spac, podkreślenie, spacja. Tam to, ostatnie to będzie pewnie jakieś anty albo coś takiego. Próbujemy w ten sposób. Literkę T? No może być, albo N. T, przycisk. No to N czy T? T. Nie, może N. Eś, przycisk. No to jak? M, przycisk. Okay, N, przycisk. Natalia? No, Natalia. Dobra. Dajemy N jak Natalia. Kategoria, kino. A podkreślenie, podpowiedź, a podkreślenie, podkreślenie i podkreślenie, podkreślenie, a podkreślenie, podkreślenie. Nie ma. Jedna kreseczka. Dobra. No to może z takich powszechnych liter spróbujmy K. J, przycisk, K, przycisk. Karol, tak? No. Dobra. Dajemy K. Kategoria, kino, a podkreślenie, podkreślenie i podkreślenie, podkreślenie, a podkreślenie, podkreślenie. Nie ma też. Co, próbujemy skorzystać z podpowiedzi? Dobra, świetnie. Podpowiedź, wygaszone. Podpowiedź. Widzicie, znowu wygaszone, ale kategoria, klikam, kino. Kliknąłem w to. A podkreślenie, podkreślenie i te podkreślenie, a te podkreślenie. Mamy te, już patrzymy. Wielkie A, spacja, a, podkreślenie, 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 spacja, wielkie I, spacja, wielkie T. T, spacja, podkreślenie, spacja, puste. Wielkie A, spacja, wielkie T. Tadeusz, T, spacja, podkreślenie, puste. Spacja. Podkreśl, spacja, wielkie spacja. Ad. Co, jak się może? Ad. Tam jest spacja. A, puste, puste i. Spat, wielkie te. Wielkie spac, podkreśl, spac, wielkie spacja, wielkie te. Tadeusz. A te puste? Nie, te puste a. Spat, wielkie spac, podkreślenie, spac, wielkie te, spacja. Wielkie spac, podkreślenie, spac, spac, wielkie. Żeby nie było wątpliwości. A. Spacja, podkreślenie, spac, podkreślenie, podkreślenie, wielkie i. Puste, puste. Irena, spacja, i. Wielkie T. T. Spacja, podkreślenie. Puste. Spacja, wielkie A. A. Spacja, wielkie T. T. Spacja, puste. Podkreślenie. Matko, co to może być? Spac, wielkie, spac, spac, podkreś, spac, wielki, spac, wielki, spac, podkreślenie. A podkreślenie, podkreślenie no, i te podkreślenie, a te podkreślenie. T. No to co, sprawdźmy, że wygaszone, jeszcze literkę. Przycisk, T, przycisk, S, S, R, P, przycisk. P? Może być, albo S. Dajmy P najpierw. Zobaczymy. A podkreślenie, podkreślenie i te podkreślenie, a te podkreślenie. Nie ma P. S byś chciała? Tak. M, przycisk, S, przycisk. S. Zobaczymy. Kategoria, a podkreślenie, podkreślenie i te podkreślenie, a te podkreślenie. Nie ma. Nie mam pojęcia. A podkreślenie, A, wygaszone, a podkreślenie, podkreślenie, S, przycisk, S, R, przycisk. R. Dobra. A podkreślenie, podkreślenie i te podkreślenia, T, R. A, T, R na końcu. A, T, R na końcu. A, kategoria, a pod, wielkie A, spac, podkreślenie, spacja. Amfiteatr. Podkreślenie, no spac, wielkie, spacja. C, przycisk, C, D, E. F, przycisk. Zobaczmy. A podkreślenie, a te podkreślenia, to jest, to M jak M, Maria, tak? Przycisk, N, wygaszony. Amfiteatr? Przycisk, M, przycisk. Ciekawe, co ma amfiteatr z kinem wspólnego. A, M, F, te podkreślenia, T, R. Dobra, zacznę, których nie mam. Wielkie A, spac, wielkie M, spac, wielkie, spac, wielkie I, spac, wielkie T, spac, podkreśl, spacja. E. C, przycisk, C, D, E, przycisk. No, to wzięli nas pod włos. Ale powiesić. A, M, F, T, T, R. Dokładnie tak. 800. Ale tylko udało nam się nazbierać 800 punktów. Gratulacje. Jak wygrywasz. Więc widzicie, mamy gratulacje i wygrywamy. I tak wygląda gra, gdybyście chcieli pograć razem do jednej bramki. Ale tylko, zawsze. Przepraszam, że wejdę ci w słowo, tylko o wiele łatwiej jest oczywiście, kiedy druga osoba również słyszy te dźwięki, tak? Gdzie jest wolne, gdzie jest zajęte, gdzie jakie litery są umieszczone. Dokładnie tak. Trzeba cały czas prosić, żeby powtarzać. Słyszy, tak, albo widzi, bo oczywiście ta gra jest w większości dostępna. To nie jest gra dla osób niewidomych.
jest za to bardzo fajnie dostępne dla programu VoiceOver, tak więc jeśli macie widzących znajomych, rodzinę, przyjaciół, to z nimi również bardzo fajnie możecie sobie w to pograć. I tak jak wspomniałem, możecie sobie pograć tak, jak my teraz sobie gramy, a możecie też pograć sobie menu, przycisk. Po kliknięciu w menu, ja tutaj wybieram może nie ten tryb online, ale dwóch graczy. Wprowadź słowo, i które będzie teraz drugi gracz. Ja wpiszę słowo, tak jak wam powiedziałem, Alicja nie słyszy, co ja tutaj wpisuję, więc ja po cichutku wpiszę jedno słowo i poproszę ją, żeby żeby je odgadła. G, przycisk. Nie podpowiadajcie D, jej. Przycisk. Wyczyść. D, przycisk. Widzicie, że klawiatura jest przycisk. Inna, więc H, I, przycisk. Chwilę mi to zajmie. N, przycisk. T, przycisk. Rozpocznij grę. A, przycisk. N, U, przycisk. Mam nadzieję, że się nie pomylę. S, S, R, przycisk. Rozpocznij grę. A, wygaszony. Oj. Gitara. Prowadź gitara. Mamy słówko wprowadzone. Rozpocznij grę. Przycisk. Klikam rozpocznij grę. Policzę literki. Dwa graczy. Sześć liter. Odgadnij hasło. Kategoria muzyka. Tutaj nie możecie ustawić kategorii, ale jeśli gracie z kimś, z drugą osobą, no to możecie jej podpowiedzieć, jaka to kategoria. Podkreślenie. Więc podkreślenie, ja podpowiadam, że jest to kategoria muzyka i sześć liter. To w takim razie zacznijmy od litery A. A, okay. Przycisk. Klikam A. I sprawdzam. Dwa graczy. Podkreślenie, 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 a podkreślenia. Mamy dwa razy. Okay. Podkreślenie, spacja, podkreślenie, spacja, wielkie A. Czwarta. Adam, spacja, podkreślenie, spacja, wielkie A. I szósta literka. Adam. Ojej. Dobra, to... No, zawsze możemy kliknąć też podpowiedź, gdybyś potrzebował. A może na razie jeszcze się wstrzymam, ale jak nie trafię, to skorzystam. Jasne. To może S? S, dobra, klikam M, S. S, przycisk. Ale tu mamy pudło. Jedna podkreślenie, kreska. Podkreślenie, podkreślenie, a podkreślenia. Dobrze. To spróbujemy jeszcze K. K. J. Przycisk. K. Przycisk. Druga kreska. Podkreślenie, 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 a podkreślenia. Okej, okay, to poproszę o podpowiedź. Dobra. Podpowiedź. Przycisk. Klikam w podpowiedź. I podpowiedź brzmi... Dwa graczy. Podkreślenie, pod A. Podkreślenie, podkreślenie, to ja podkreślenia. Puste, puste. T-A, puste A. Podkreślenie, puste, spacja, podkreślenie, puste, spacja, wielkie T, T, spacja, wielkie A, A spacja, podkreślenie, puste, spacja, wielkie A. A. Adam. Czy jakąś literkę strzelamy? Znaczy, jeszcze przypominam, mnóstwo szans, 7 kresek do wykorzystania, zanim gracz zawiśnie, zanim... No, K. K? K już chyba było. J, tak? Przycisk, to... K, wygaszone. Tak, przycisk. Mamy wygaszone. Sorry. Na klawiaturze. Może jakaś samogłoska. Okej, okay, to będzie... A jeszcze te litery puste, puste, T, A, puste, A. Tak. Tak. Oktawa. Jaką literkę wybijam? O. Aha, nie ma K, sorry. Przycisk. To nie. To nie wbijamy, o. To... No to może spróbujmy E. E. Dobra. Już szukamy. H, przycisk. C. D. E. Przycisk. Okej, okay, ale E to nie. Mamy dwa graczy. Kolejny podkreślenie, błąd. Podkreślenie, to ja podkreślenia.
Jaka tam jeszcze może być ten? I? Okej, okay. Samogłos. J, upreskowane. J, przycisk, upreskowane. Przy K, wyga, P, przycisk, U, O, N, przy H, przy I, J, I, I, przycisk. I mamy I. Podkreślenie i te podkreślenia. Dwa gracze. Podkreślenie i podkreślenie. Puste. Spacja. Wielkie I. Spacja. Wielkie T. Ty. Spacja. Wielkie A. A. Spacja. Podkreślenie. Puste. Spacja. Wielkie A. Okej, okay, Adam. Gitara, czyli G wiemy, tak? C. Przycisk. C. C. Przycisk. B. Przy H. Przycisk. H. I. W. H. G. Przycisk. Patrzymy, czy jest. G i T podkreślenia. Dobra, jest. No, przycisk. I dajmy R. Gdzie to złote? N, przycisk, N, O, upreskowane, P, R, przycisk. I? Gitara R, A. Mamy 1600. Gitara. I gitara. Gitara R, A, wynik. Gratulacje, wygrywasz. Gratulacje, wygrywasz. Jak więc widzicie, gra jest bardzo fajna. Potrafi angażować. Zarówno możemy korzystać z podpowiedzi, możemy korzystać z opcji jednego gracza, dwóch graczy możemy wymyślać naszym bliskim. Możemy też zapraszać znajomych przez internet. Możemy zapraszać znajomych losowych do zabawy. Mam nadzieję, że gra przyda Wam się nie tylko w okresie świątecznym, bożonarodzeniowym, ale w ogóle, że będzie dla Was ciekawym rozwiązaniem, ciekawym takim czasoumilaczem. A korzystając z okazji, chcielibyśmy razem z Alicją życzyć Wam spokojnych, wesołych, rodzinnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. I wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Aby był nie tylko dostępny dla nas jak najbardziej, ale żeby był przede wszystkim spokojny i przyniósł Wam wiele radości i spokoju. Tyle Wam życzymy dzisiaj oboje. Zapraszamy Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniamy się nisko w dzisiejszym odcinku. Alicja i Piotr Witek.